Hej, cześć, witajcie z tej strony z Maslo i witam Was dzisiaj z ujęcia z ręki, nie bez powodu. Otóż ostatnio w ankiecie zagłosowaliście na to, że chcielibyście bardzo koniecznie zobaczyć pokój gracza. Myślę, że pokój gracza to jest już taka nasza troszeczkę tradycja, bo zawsze w wakacje, co rok robię właśnie taki film, powiedzmy, nie wiem, aktualizujący to, jak to wygląda. I dzisiaj zaczynamy właśnie od tego miejsca, w którym nagrywam. Jest to inne miejsce i dużo osób myśli, że jest to jakiś mój prywatny pokój czy moje prywatne studio. Otóż plot twist, nie jest to ani mój prywatny pokój, ani moje prywatne studio. Jest to po prostu sala konferencyjna. Jak widać, mamy tutaj duży stół. Mam tutaj dwie lampy. Jest to sala konferencyjna w firmie, w której obecnie pracuję jako programista. Ku uprzejmości zarządu i z szefostwa mogę sobie właśnie korzystać tutaj z tej sali konferencyjnej, jakby po godzinach, gdy nikt z tego nie korzysta. No i sobie zaaranżowałem taki kącik. To jest to samo miejsce, w którym niektórzy z Was oglądają czy słuchają podcasty, które nagrywam razem z Termin. Tutaj nagrywamy je troszeczkę w innym miejscu, mianowicie... Och, ciemno się zrobiło. Tak więc tutaj podcasty są nagrywane na tej piance akustycznej. Pianka akustyczna jest również w tamtym miejscu. Jak widzicie, te lampy tutaj mocno świecą. Są tutaj jeszcze takie lampy na suficie, z których zwykle nie korzystam. Tak to wygląda z dalszej perspektywy. Tak jak widzicie, jest różnica pomiędzy oświetleniem. Tak więc tutaj mamy głośniczek Divum TV, o którym ostatnio nagrywałem i dużo osób się o Was pytało. Tutaj mam takie lampki, nie wiem, czy to są choinkowe, fajnie wyglądają w tle, jak się rozmywa. Tutaj mamy jedno pudełko z Threadrippera, jakąś sztuczną roślinkę. Tutaj od dołu mamy pianki akustyczne i trąbki, uwaga na uszy. Tutaj mam swojego ZX Spectrum, który niestety nie działa, więc przyniosłem go tutaj jako wystawę. Sztuczna roślinka, pudełko z World of Warcraft, bo kiedyś no, całkiem sporo grałem w tego WoWa. No dobra, może nie sporo, ale lubię tą grę i pudełko fajnie wygląda. Nokia 5110, żółciutka, fajnie się wyróżnia. Kolejne pudło z Threadrippera, w którym się odbijam. No i pudełko z Commodore 64 bez zawartości. No i to jest właśnie to całe nowe tło i pomieszczenie, w którym ostatnio nagrywam dla Was filmy. Teraz przejdziemy sobie do mnie, do domu, gdzie pokażę Wam dwa pokoje, w których toczy się cała akcja. Zapraszam, chodźcie. A tak wygląda mój setup, przy którym sobie siedzę w domu. Ogólnie tutaj myślę, starsi widzowie bardzo dobrze kojarzą tutaj tą ścianę, na którą był rzucany zawsze kadr. No w tym momencie wygląda to w ten sposób, jak widzicie, no mam poukładane dość mało rzeczy, no bo nie mam tutaj, nie nagrywam praktycznie tutaj w ogóle. To jest mój komputer, o którym powiem co nieco. W tym komputerze obecnie mam procesor Ryzena 1700, mamy RTX-a 2060 Super, o którym robiłem film. Wszystko to jest w obudowie Bitfenixa Enso Mesh, o ile się nie mylę. Płyta to jest X370 MSI SLI Plus, więc całkiem fajny zestaw, 16 GB RAM-u podkręcone na 3000 MHz. Bardzo fajny do gier, ja jestem zadowolony, do gier czy tam do montowania jest bardzo dobry. Tutaj na górze maskotka SUSA, czyli Linuxa. Monitor to taka moja stara IAM-ka, którą już mam och, ładnych parę lat. Tutaj odpalony na monitorze Discord, na którego zapraszam, jeżeli chcecie popisać, pointegrować się. Tutaj mam klawiaturę, akurat to jest zestaw MSI. Tutaj na temat tej myszki i tej klawiatury robiłem też materiały. Akurat tak wyszło, że sobie wziąłem tą klawiaturę MSI. Akurat klawiaturę sobie zmieniam dość często, wedle, można powiedzieć, nawet czasami dnia. Myszki używam tej, bo po prostu jest dla mnie najbardziej wygodna. Tutaj mam mikrofon Blue Yeti, który używam głównie teraz do podcastów. Tutaj jeszcze mam słuchawki Sharkuna, o których też kiedyś robiłem materiał. No, są bardzo fajne, ja jestem z nich zadowolony, przy czym nie rozbijają banku. Tutaj mam kolumienki. Jakie to są dokładnie, to Wam nie powiem. Są zasilane przez wzmacniacz Yamaha, który znajdziecie tam. Tam stoi Power Mac, o którym robiłem kiedyś materiały.
No i tutaj jeszcze mój Ryzen z serii 3000, który mam wypożyczony z Morele i też Radeon RX 590, którego mam wypożyczonego z Moreli. Tutaj mamy taki prototyp wlep, który zrobiła mi koleżanka. Bardzo pozdrawiam Kasię. Mój telefon obecnie to znowu Qubot Max 2, na którego temat robiłem, na temat którego już robiłem kiedyś materiał, z takim minimalistycznym pulpitem, bo mi się podoba. Niestety LG G6 znowu odwala szajs, więc to tyle. No więc głównie tak wygląda mój setup. Krzesło, bo krzesło często pytacie. Ja mam super krzesło gamingowe, proszę bardzo. Tutaj sygnowane moją ksywą, żeby nie było. Proszę, wy macie takie fotele gamerskie, proszę, nawet jest bidon w środku, proszę bardzo, wszystko tutaj sygnowane, prawda, z Maslow i w ogóle, i co, i kupujecie jakieś drogie fotele, a nikt z was nie ma takiego fajnego fotela jak ja. Dobra, więc to głównie tyle, co tyczy się tego pokoju. Teraz przejdziemy sobie do mojego pokoju, w którym sobie śpię i czasami spędzam czas. Tutaj nie zmieniło się za wiele względem roku poprzedniego, więc żeby nie zanudzać wytrwałych z was, bardzo pobieżnie o tym opowiem. Powiem o kolumnach, bo często zwracacie uwagę na te kochane altonki. Dlaczego są inne głośniki? Dlatego, że jak byłem mały, to je wciskałem i głośniki oryginalne były uszkodzone, więc mój tata wymienił je na inne i z tego co wiem, są lepsze niż te oryginalne. Może nie wyglądają tak samo, ale na pewno grają lepiej. Konsol, jak widać, mam tutaj troszeczkę. Nowością jest PlayStation 4 w wersji Slim, którego nie było rok temu. Tam troszeczkę niezbyt poukładane kable. Dalej tam mamy PlayStation 2 w wersji Slim, z którego korzystam. Mamy Nintendo Switch, Xbox 360, PlayStation 2 w wersji Fat, które kiedyś kupiłem za 35 zł i o dziwo działa. Bez sprawnego napędu, ale działa. Mamy Sega Genesis, Nintendo Wii, PlayStation 1 i tutaj jeszcze za komputerem ze śmietnika z pierwszego sezonu mamy Commodore 64, którego jak na razie odpaliłem tylko raz. Tak, nie mam czasu. Pewnie po tych konsolach i po tych grach, które widzicie, to przypuszczacie, że no pewnie sporo sobie gram w gierki. No powiem wam, niestety nie tak sporo jakbym chciał. Ostatnimi czasy mam sporo pracy, więc mam bardzo mało czasu, żeby sobie tak po ludzku siąść do konsoli i pograć. Z czego jest mi, no troszeczkę mi tego szkoda, nie powiem, mam ostatnią chrapkę, żeby sobie pograć, a po prostu mam tyle pracy, że no nie mam jak się za to zabrać. Telewizor, w którym się odbijam, to 42-calowa plazma Samsunga. Plazma jest taka średnia pod gry, wiem o tym, ale no bardzo fajny telewizor, nie mogę na niego narzekać, ma bardzo dużo wejść. No, z takich minusów ma niestety tylko jedno wejście HDMI, więc jeżeli chcę grać sobie albo na Switchu, albo na PS-ie, no to muszę niestety przepinać kable, ale to mała niedogodność względem tego, że no ogólnie spoko jest ten telewizor, ma bardzo ładne kolory. Przesuwając się bardziej w tą stronę, mamy troszeczkę takiego PC goru. Może to wyglądać na niepoukładane, ale w rzeczywistości jest poukładane najlepiej jak potrafię, jakie mam do tego możliwości. Mam tutaj głównie jakieś stare płyty główne, zdarzają się też karty graficzne i płyty główne w pudełkach. Staram się je układać oczywiście w miarę możliwości do pudełek. Mam plan, jak sobie z tym poradzić za jakiś czas. Komputer ze śmietnika z sezonu pierwszego, z czwartego odcinka, ten, który się nie sprzedał. No i tutaj jeszcze taki mały sneak peek. Oczywiście parę gier na PlayStation, w tym tutaj warto o tym powiedzieć. Mamy tutaj praktycznie wszystkie, no może nie wszystkie, ale mamy dużo gier z serii Need for Speed, których jestem bardzo wielkim fanem. Zbieram cały czas Need for Speedy, cały czas dochodzą mi nowe, aktualnie zbieram te pierwsze, co wychodziły na PlayStation 1. Plan jest taki, żeby zebrać wszystkie części Need for Speeda. Tutaj mamy laptopa Acera, którego aktualnie testuję i będzie o nim recenzja za jakiś czas. I tutaj mamy testbench, który jest wypożyczony z Morele. Mogliście widzieć na kanale Morele TV dwóch graczy na jednym komputerze. To jest dokładnie ten sam setup. Jeszcze w takim samym setupie będę na nim robił inne rzeczy, ale o tym to niedługo zobaczycie na kanale Morele TV. Tutaj jeszcze tak nieśmiale schowane mamy klawiaturę Sharkuna i moją klawiaturę z 1995
pierwszego roku z kostką Rubika i Radeonem HD4850. Jeszcze tutaj na pufce leżą mi dwa ThinkPady, z którymi aktualnie coś kombinuję. Tutaj mamy X200, niżej jest X200 tablet. Na X200 będę wgrywał Liber Boota za jakiś czas i o tym też będzie materiał, więc tutaj trzymam raczej rzeczy, z których na bieżąco korzystam. Mam nadzieję, że taki materiał Wam się podobał. Jeżeli macie pytania co do jakiegoś sprzętu konkretnego, o którym nie wspomniałem, a chcielibyście wiedzieć coś więcej, możecie sprawdzić odcinek z poprzedniego roku. Być może tam coś więcej mówiłem na ten temat. A jeżeli macie pytanie do jakiegoś konkretnego sprzętu, możecie w komentarzach napisać, wiecie, ten taki czas, który odsyła do YouTube'a i zapytać, co to. Postaram się odpowiedzieć, a może zrobi to ktoś z Was, pomożecie koledze. Tyle z mojej strony, do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie.